byłem przeciwnikowy zwycięstwa. W tym meczu na pewno zdecydowałem zbiórkę w ataku Koszewina. Miałem 13 zbiórek w ataku. Z tego Harris sam 9, Dąbrowski 5. I to jest jeden z kluczowych elementów, przez które przegraliśmy mecz. W samej końcówce popełniliśmy parę niepotrzebnych błędów i to mi zadbało ten mecz. Także jeszcze raz gratuluję i chcę podziękować kibicom, którzy przyjechali z Bielina, zbierali w tym meczu. Państwu przede wszystkim chciałbym dziękować kibicom, którzy przyjechali nam, nas wspomagali. To co dzisiaj wspólnotnie przegraliśmy walkę na tablicach. Nic więcej dodać tutaj nie można. Przegraliśmy. To wszystko. Dziękuję. Dobry wieczór. Zaczęliśmy spotkanie bardzo słabo. Pierwsza połowa była w naszym wykonaniu bardzo słaba. Myślę, że tutaj mieliśmy troszeczkę problem z głową, bo nie trafialiśmy otwartych rzutów. A myślę, że pokazaliśmy charakter w drugiej połowie, że tak naprawdę można powiedzieć, że spotkanie już było przegrane, a my wierzyliśmy do końca, że jesteśmy w stanie to zwycięstwo odnieść. Bardzo z tego powodu się cieszymy. Myślę, że takie zawody będą na przełamanie, gdzie po trzech porażkach z rzędu na pewno byliśmy w dołku. Tak wyrwane to zwycięstwo wydaje mi się, że będzie dobrym prognostykiem na przyszłość. Chciałbym pogratulować trenerowi Bigorowi pierwszego zwycięstwa w roli pierwszego. Mecz przebiegł dokładnie tak, jak czuliśmy, że będzie. Możecie się uśmiechać, możecie myśleć, że to nieprawda, ale to jest w tej chwili jedyna droga, którą możemy podjąć, czyli grać. Także powiem brzydką koszulkę i wyrywać zwycięstwo obronne. Mam nadzieję, że ta obrona da nam w ataku i że się też rozkręcimy w ataku. W tej chwili to jest po tych czterech porażkach jedyny sposób, żebyśmy wrócili na właściwy tor. Gratuluję oczywiście chłopakom, bo założenia obronne wykonali prawie w 100%, prawie powiem, że bo zespół Asseco Gdynia jest typowo zespół atakujący, a my wygraliśmy z nimi obronę, także to o czym świadczy. Jeszcze raz wielkie gratulacje dla chłopaków, chociaż w moim debiucie mogłem mi trochę ulżyć i żebym w pierwszym meczu kurdy nie dostał za mało serca. Tak, to była indywidualna kwestia. Dzisiaj bardzo położył też w kilku rolach wystąpił. Tak, trzeba powiedzieć, że inkluzje występując w pewnym momencie były rozgrywające przez pewnym momencie i ma szansę na tego gracza, bo wcześniej trenera na tak nie do końca miał ogrom do niego zaufania, jednak dzisiaj tego, że można na nim stawiać. Akurat to był wielki błąd, że się on wziął za rozgrywanie. W tej nawet piątce to on nie powinien był rozgrywać. Widzieliśmy, jak się to skończyło. Rzutem z 8 metra, strata, pick and roll. Ale rzeczywiście Bartek zagrał dzisiaj dobre zawody. I nie Bartek, nie Darek, nie ktokolwiek w tym zespole nie ma i nie będzie dostawał szansy za nic. Wiemy, jakie są role w naszym zespole. Mamy 9 równorzędnych zawodników i tylko od dyspozycji dnia będzie zależało, jak to będzie grało. Mamy swoje wewnętrzne reguły, które ustaliliśmy i będziemy się trzymać. Jeden zawodnik może grać jeden mecz 3, następny 33. Także tak to będzie wyglądało do tej pory w naszym zespole. A co do Dana, to jest kolejny mecz, który mamy. W zasadzie, jeżeli chodzi o ofensywne, gdzie on jest ofensywnym zawodnikiem, trzeba powiedzieć, że trochę zawodził dzisiaj po raz kolejny. Rzeczywiście, nie ma co tu się łudzić, tylko musicie wiedzieć, że inni zawodnicy mają dużo więcej miejsca niż powinni mieć, dlatego że cała obrona jest skupiona na nim. Przeciwnicy też wiedzą, na co dostać i dlatego nasza gra w ataku jest. Powiedzmy, zaczyna się, bo
bo dostają piłkę i kończą zawodnicy, który przeciwnik chce, żebyśmy mi kończyli, a nie zawodnicy, który mi chcemy, żebyśmy kończyli. Dlatego chcę powiedzieć, że nasza gra w ataku jest do poprawienia rzeczywiście i mam nadzieję, na następnych meczach się to poprawia. Tak jak powiedziałem, tylko obroną wyjdziemy na tor zwycięstwa i obrona nas poprowadzi nawet do lepszego ataku. Jeszcze do tego sprawa też od ostatniej akcji w meczu. 3 punkty straty, wychodzą na wojsko zawodnicy, którzy byli przez cały mecz tak naprawdę wyjmującymi postaciami. Zabrakło Brana i Remisona, to taka dosyć ważna decyzja. Decyzje są podejmowane w cząstku sekundy, także w tej chwili nam się udało. Szkoda, że ten mecz nie wyszedł na początku tak, jak planowaliśmy, bo ta obrona naprawdę, powtarzam, była tak, jak się umówiliśmy. Dwie, trzy akcje po drugiej stronie boiska by przełamały ten mecz dużo wcześniej, nie stało się to tak. I musiały się doprowadzić na taki sposób mecz do końca. Trochę nam się szczęście uśmiechnęło, ale szczęście idzie za działanie, tak?